Trudno przecenić rolę, jaką więzienie przy ulicy Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie odegrało w historii komunistycznego aparatu represji. Obsadzone i zarządzane przez funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, stało się jednym z najbardziej złowieszczych symboli budowy, a następnie utrwalania władzy komunistycznej w Polsce. Było nas 4-5 w celi na podłodze, na betonowej spaliśmy podłodze, gdzie ledwo sianka przysypane, że nogi na betonie były i przykrywaliśmy własnym płaszczem letnim, bo to latem aresztowane, to nic innego nie miałam. I przy otwartym oknie stałam, nie, przy lufciku w samej koszuli całą noc, dwie noce stałam. Po tych schodach sprowadzali z tych górnych cel, bo tam też siedzieli ludzie, też skazani na karę śmierci, sprowadzali na egzekucję. Wyprowadzali człowieka, brali go pod pachy, jeszcze jak stawia opór, no to go wlekli, prawda? A z tyłu szedł ten trzeci i walił mu w odpowiednim miejscu, tam na tyłach więzienia, bliżej ulicy Narbuta, jest takie miejsce. Walił mu po prostu z pistoletu w tył głowy i było po wszystkim. Kiedy zaprowadzono mnie na trzeci pawilon, prawda, to sobie pomyślałem, no w tym więzieniu siedzieli naprawdę wielcy bohaterowie, prawda? Ci, którzy no, zrobili dla Polski strasznie dużo, z bronią w ręką walczyli i oddali życie, więc nie wstyd tu siedzieć po prostu. Ja przeczytałem wszystkie 33 dzieła Lenina. Przynosili mi oddziałowi, uśmieli się, mówili, panie Czuma, pan jest jedynym więźniem chyba od 20 lat, który pożycza książki Lenina. Ale sympatycznie, nie złośliwie, żadnej złośliwości nie. Chciałem przeczytać tego zbrodniarza. Taki klawisz, gruby Jasio, którego spotkałem trzykrotnie. Był to bardzo dowcipny strażnik więzienny. Kiedy się pytało grubego Jasia, która godzina, panie oddziałowy, on odpowiadał, wyście tu nie przyszli na godzinę.